Gdzie dzisiaj jesteśmy? Tutaj, a ty tam. To jest prawda. No widzisz. Muszę ci przyznać rację. W każdym razie jesteśmy dzisiaj przy opuszczonym hotelu. Bartosz mówi, że PKP. Bartosz wchodzi. Wziąć ci rzeczy? A pan rad. Czy jest włączone aktualnie? Dobra. Co? O, tak. Tu jest wyjście, ale tam są sokiści, to tam nie idziemy. Tu jest góra, to tam pójdziemy za chwilę. Okej, ładne to miejsce. Tu nas widać trochę. No i to sporo dzierane wszystko, te ściany tutaj tak. Tarcze będzie wyglądało podobnie wszędzie tak samo. Będzie się różniło głównie stopniem zniszczenia. Zobaczymy inne piętra. Ciekawy jestem, czy jest tu piwnica. Jest? A to jest z tej samej klatki schodowej, co tam była, czy inna klatka jest do tego? To się to tam zdjęcie robiłeś na tych schodów, to że widziałeś. O, troszeczkę tutaj uszkodzone to wszystko. A. A chyba jest coś. No, w sensie taki. O, woda. Chyba jest jakieś takie większe pomieszczenie, bo tu są, no tu były już po prostu te poszczególne pokoje hotelowe chyba. O, tu jest coś większego. Też? Nie, chyba taki sam mijałem już. A tam chyba jest jakaś taka hala, recepcja, coś takiego. No tu chyba było wejście główne. Tak? Tak, tu coś innego w końcu jest. Jakiś funtel. Tak, tu chyba było wejście. Obserwacja. Co tutaj mamy? Trzeba uważać. Tu było za zamkniętymi drzwiami jakieś małe pomieszczenie. Chyba z ławką. Nie wiem, jakieś poczekalnie czy coś. Gniazdko było. Szczerze nie wiem, co to może być. Czy mam różne buty? Chyba coś do pana cholera. O, tu jest zejście do piwnicy. Piwnicę na koniec zostawiamy. Da radę przejść? Nie, za dużo na widok. Jakieś bedle się do niej przyczepiły. Bardzo cichy urbex, bo tam są soczkiści. Mógłbym powiedzieć, że prawie że taki urbex ASMR. Tu się wrócę, tutaj nie będzie nagrywane gałgan. Tu były jakieś półeczki, tylko że tutaj jest właśnie widok na zewnątrz, a nie chcę być zauważeni. Tu jest przejście na balkon jakiś czy coś takiego. Ale tam również na razie nie wchodzę, bo za bardzo na widoku. Niestety też, a musimy zostać jak najbardziej undercover z tym, że pod przykrywką, niezauważeni. Dobra, wracamy na korytarz. No tutaj jakiś schowek chyba był, bo takie kraty nietypowe. Te drzewa tu ładnie tak się komponuje.
trzeba zasłonić, no ładnie. No tu jeszcze jakieś tapety zostały. No jakieś takie wzory. 128. No, jakieś pierwsze graffiti chyba. Wcześniej nie zauważyłem. Tu i tu. A tu na tapecie było, a coś zerwał. To jest jakaś śmieszna połówka drzwi. Ale też już tam, gdzie kolejne piętro. A tu można zauważyć, że te tapety tutaj były kilka warstw. Nieraz odmalowane. Że tu było jedno, na którym ktoś zrobił graffiti, to zerwali. Pod tym była ta, takie wzory. Źle mi dzwoni. To jest wyżej. Osobista. Tak. Ale słuchajcie, takie uderzenia wtedy mieć na. A to mogę być ja. Myślę, żeby na chwilę nie schować gimbala, żeby być bardziej mobilnym. Dobra, nie bać. Masz zakaz wstępu akwizytorom? Ciekawie. No to chyba muszę i schodzić. Mamy 250. Chyba 200 nie poszło. Tu jest zjazd z kolei, nie? Wsienki znowu jakieś. Tu chyba nie było łazienek w pokojach, przynajmniej tak to wygląda. I były takie wspólne w większej ilości. Tego. Tutaj znowu jakieś takie kraty, a tam jest przejście normalnie i tam były normalne drzwi chyba. Chyba te kraty montowali już po zamknięciu obiektu, ale nie jestem pewien.
wentylacja chyba leciała. To był komin, że ogrzewanie jakieś czy coś. Moje sukiści. Magazynem 319 magazyn. Tam coś ciekawego było? Nie, sofista idzie. Jest cały budynkiem, ale widać tylko. W sumie jedyne, czym się różnią te pokoje, to tapetą chyba. Jak tak patrzę. No i stopień zniszczenia, jak już mówiłem. Znowu. A nie, to też toalety były, tylko inaczej wyglądały. To są takie kabiny. No tu nawet jakaś fanienka była, czy coś. Jeszcze mam piwnicę została. Kolejne graffiti. Chyba równolegle, w sensie dokładnie piętro pod tym, w sensie ten sam pokój, piętro niżej był poprzednie, mi się wydaje. Leży tutaj takie drzwi wywalone. Sporo wywalonych drzwi. Zrobiła, tak mi się wydaje. To jest chyba komin, wiesz? Tam widziałem to chyba dwa piętra niżej, było uchylone lekko. Tak.
to jest komin łamany przez wyjście na dach. No, to mogą być dwa w jednym w sumie. Tu jest dziura na zewnątrz? Tak. A tu mogło być wyjście na dach, wiesz? No było. Właśnie. Z tego co pamiętam, jak byłem to te 3 albo 4 etapy, no to tędy wchodzi. A skąd to było wtedy? No. Skąd było wtedy? To na kaset jest. Co? To na kaset. Kaset? Długo? No. Irex wideo. Z wypożyczalni jeszcze. A tu wypożyczalnia była? Nie. No tu też jest sporo kaset. To chyba były takie, wiesz, klucze do wszystkich pokoi. Jakieś potęgi, są tablice na tych. Mały warsztacik. Miotałka. No nic ciekawego, śmieci. Tutaj kogoś straszył, że szataniści urzędują. Wątpię, że będzie coś ciekawego w piwnicach. No i tu są chyba jakieś książki. Może cegły? Nie, to są cegły, nieważne. Jakaś maszyneria została, fotele. Co tam ciekawego masz? To tylko te pole są kasa. Jakieś tutaj. Idziemy dalej, dalej. Fuck. Bardzo szło. Bartosz. No nie idziesz. To były jakieś takie magazyny. Odłownie były. Inne takie rzeczy. Gejtów. Nana. O! Jakieś malunki. Nie, no co to? Kolejny zakaz palenia. Słyszałeś?
creepy tu jest, ci powiem. Rzeczywiście, ja się śpiewam. Dobra, idziemy dalej. Warto żyć tamtędy poszedł. Cholera, mam 20% baterii, trochę mnie trochę boli. A mnie trochę mocno boli. Bartosz? Co? Musimy przyspieszyć, bo mi bateria pada. I drugi budynek najwyżej nagramy twoim i pożyczysz materiał. Co ona tak szybko pada? Zazwyczaj dłużej starczała. Cały dzień zazwyczaj wystarczało bez problemu. Chociaż teraz nagrywam non stop, praktycznie teraz. O, tu jeszcze coś elektrycznego. Instalacja. Jest wyjście, a tu jeszcze jest coś. O, poziom ciśnienia. Stacja temperatur, woda grzewcza, powrótna. Tutaj woda była. Ta krzyżówka jest creepy dość. Nie rzucaj. Ej, tam coś chyba jest. Bezpieczniki. Ale coś się. Wyjść stąd. O, tu są jakieś napisy. Wymienna ciepła dla elektrowni PKP. Tak? Dobrze? Nie. Dla kolitek. O, tu coś jest. Co to jest? Nie, tylko jakaś rura leci. Nic ciekawego. Okay,
tu mam już wyjście. Kurde, tutaj w powietrzu. I wilgoć. O, jest. Dobra. Światełka mogę chyba już wyłączyć. Wygląda jakby było w miarę nowe.